nigdy nie zapomnę i nie daj Bóg, żebym zapomniał, jak na posiedzeniu Komisji Poselskiej Norymberga 2.0, działającej w ramach zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, odsyłam do protokołów rejestracji posiedzeń kilkunastu w minionym roku. Na jednym z tych posiedzeń żołnierz, młody, bo młodszy ode mnie, znacznie, opowiadał, jak w jego służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej został skierowany do pomocy policji w kontrolowaniu, czy ludzie, głównie starsi, siedzą, jak im władza kazała, pozamykani w domach, czy przestrzegają kwarantanny. I dostał ten żołnierzyk listę numerów telefonicznych, które co dzień obdzwaniał, siedząc na posterunku policji. I opowiedział, jak jednego dnia, co sam szczególnie zapamiętał, jemu to utkwiło w pamięci, jeden z tych numerów niezliczonych odbiera starszy pan i mówi, że żona, której dotyczy ten nakaz kwarantanny, nie może podejść do telefonu, bo się źle czuje. I następnego dnia, i to już młody, dzielny, szlachetny żołnierz, bo przecież służba w Wojskach Obrony Terytorialnej jest ochotnicza. Następnego dnia ten sam głos złamany poinformował, że pani, której nakazano nie wychodzić z domu, nie żyje. Więc już nawet przez klamkę, nawet przez telefon nikt jej nie wyleczy. To jest największy program, któryście wdrożyli dla starszych ludzi w Polsce. To jest największy wasz Zjednoczona Łże-Prawico i Totalna Opozycjo, któraś to wszystko z entuzjazmem zaakceptowała. To jest wasz największy program, który skutkuje zagładą. Dodajecie kolejne emerytury, ale zabraliście 2 lata życia średniego Polakom w ostatnich latach. Dla mnie jesteście i zostaniecie zbrodniarzami zza biurka, zbrodniarzami z ławy poselskiej.